Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Oczywiście, jak zawsze na początku każdej prezentacji jestem dość mocno spięta i zestresowana, ale mam nadzieję, że za parę sekund się rozkręcę i moje wystąpienie będzie miłe dla Państwa uszu i mam nadzieję też i oczu. Opowiem Wam o, myślałam, że projekcie, ale jednak nie, to nie jest projekt, to jest wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym mam przyjemność i zaszczyt brać udział od 4 lat. Zajmuję się, opiekuję, wdrażam i zabiegam o to, żeby well done, dobre rzeczy stały się marką nie tyle narodową, ale i międzynarodową i znaną wszem i wobec, nie tylko z tego pierwiastka społecznego i ludzkiego, ale też ze względu na dobre wzornictwo, na wysoką jakość wykonania, na terminowość dostaw i tak dalej. Rzeczywiście well done, dobre rzeczy, tak jak każdy z produktów, który wchodzi w skład marki, pojawił się w naszej rzeczywistości w wyniku potrzeby. Jest przedsięwzięciem, które nie zostało stworzone, nie zostało wymyślone dla chwały, sławy, poklasku i z powodu chęci robienia czegokolwiek, tylko w wyniku realnej potrzeby łączenia różnych środowisk. I to jest nieprawdopodobne, że nie tylko łączy tych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy najbardziej, ale i użytkowników tych produktów, i osoby wspierające, osoby produkujące te rzeczy. I my jako Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne, w którym realizujemy naszą misję i ojejku, jaka jestem zdenerwowana. No. Nasza organizacja prowadzi swoją działalność w dość wyjątkowy sposób, ponieważ nie korzysta w tej chwili w ogóle z wsparcia finansowego żadnych instytucji, sponsorów. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie z prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego niezwykle ważne jest dla nas to, żeby swoją pozycję, status i klientów z rynku i pozyskać i utrzymać. W związku z tym nasze przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzimy, jest przedsiębiorstwem wielobranżowym. W jego skład wchodzą zarówno i usługi, jak i produkcja. Moim zadaniem kilka lat temu było przyjrzenie się, rozwinięcie i zapewnienie ciągłości zatrudnienia, ciągłości produkcji na stolarni. Myśleliśmy, co na tej stolarni możemy robić. Okazało się, że w związku z tym, że mamy dość słaby, jak na obecne czasy, park technologiczny i bardzo, bardzo specyficznych pracowników, więc musieliśmy, nie jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi, nie jesteśmy w stanie zoptymalizować tak kosztów naszych produkcyjnych, żeby konkurować z dużymi rekinami w branży drzewnej. W związku z tym postanowiliśmy na produkt, zaczęliśmy rozglądać się i rozmyślać, co zrobić, żeby bez pieniędzy znaleźć swój własny produkt i trafić w taki obszar rynku, na którym bylibyśmy dobrze znani, cenieni i poszukiwani i pożądani. W 2007 roku dzięki spotkaniu z przedstawicielami Zamku z Cieszyna, Zamku Cieszyn, poznaliśmy niesamowitego człowieka, z Michała Stefanowskiego z ASP z Warszawy, który wspólnie ze swoimi studentami, a także ze studentami wzornictwa przemysłowego z Instytutu Holon z Izraela, opracowali pierwsze koncepcje produktów możliwych do produkcji w warunkach naszego przedsiębiorstwa. Na czym nam zależało? Zależało nam bardzo na tym, żeby produkt był atrakcyjny rynkowo, żeby był funkcjonalny, użytkowy i żeby sprzedawał się nie dlatego, że ktoś
ma wielkie serce i chęć wspierania i dlatego kupuje nasze rzeczy, ale dlatego, że potrzebuje, że chce, że go to bawi, że ma pomysł, jak użytkować daną rzecz w swoim, nie wiem, wnętrzu, mieszkaniu czy też w biurze. I tak się stało. Studenci pracowali przez długi czas, wygenerowali kilkanaście projektów, które dzięki późniejszemu wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju otrzymały wsparcie finansowe i tak mogliśmy w 2011 roku zainicjować na polskim rynku pierwszą produktową markę społecznie odpowiedzialną. Well done, dobre rzeczy. Koncepcja, nie wiem, czy ktoś wcześniej, czy ktoś wie, na czym polega w ogóle cały proces projektowania. To nie jest tylko zrobienie projektu graficznego, to jest cały proces. Im tym lepszy projekt, im więcej procesów w sobie zawiera. To zaczyna się od badań, od analiz, od rozmów z ludźmi, od obserwacji. Dopiero sam projekt plus jego wykonanie, prototyp i tak dalej jest tym elementem końcowym. My w pierwszym etapie przygotowywania marki otrzymaliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie koncepcję. Dopiero w późnym etapie, dzięki wsparciu UNDP, pojawiły się opakowania. Zapakowaliśmy wszystkie wtedy trzy produkty do opakowań, obrandowaliśmy brandem i rozpoczęliśmy naszą trudną i mozolną pracę nad zachęceniem Was do tego, żeby te rzeczy kupować wtedy, kiedy mamy jakąś okazję, chcemy kogoś obdarować czymś wyjątkowym, nie chcemy kupować gadżetów firmowych od firm ściągających gadżety z Chin czy też z innych obcych krajów. Szukamy firm, które chcą pozyskiwać rzeczy niebanalne, ciekawe, a dopiero też, a może przede wszystkim, które to produkty dają pewną szansę na zmianę życia tym ludziom, którym niekoniecznie w życiu świetnie się układa. W chwili obecnej dostępne w sprzedaży mamy 15 produktów. Rocznie wdrażamy od 2 do 3 nowych koncepcji, co nie jest też prostą i banalną sprawą. Wydawałoby się, że rzeczy w zasadzie niewiele wymagające, a jednak cały proces wdrożeniowy jest bardzo kosztowny i czasochłonny. Dlatego też bardzo starannie i z uwagą dobieramy te projekty, które moglibyśmy dalej do naszej produkcji wdrożyć. Sprzedajemy nie tylko w malutkim Cieszynie, w sklepiku, w punkcie informacji turystycznej na zamku. W tej chwili sprzedajemy w 22 punktach stałych na terenie całej Polski. Współpracujemy z dużym biznesem, który użycza nam swoich sieci dystrybucji. Sprzedajemy nasze rzeczy w Europie na bardzo dużej platformie handlującej designem, nie rzemiosłem, nie rękodziełem, tylko designem. Platforma nazywa się Crowdy House. W związku z tym uważam to za ogromny sukces. Przywiozłam tutaj jedną z naszych rzeczy, świnkę skarbonkę, która w bardzo fajny sposób jakby pokazuje istotę i sedno całego przedsięwzięcia, ponieważ tak naprawdę nie jest to świnka, to są dwie świnki. Świnki, które są połączone nóżkami i które tak naprawdę w zależności od tego, ile wrzucimy do każdej pieniążków, różnie się zachowują, czyli ta bardziej najedzona spada sobie w dół, a ta biedna, chudsza wędruje do góry. Każdy z nas, ktokolwiek będzie jej posiadaczem, użytkownikiem, może różnie interpretować całą tą sytuację. Gdy na targach ludzie pytają się mnie, a co to, to bardzo często odpowiadam, że jest to po prostu taka mądra gra, że albo dla dwojga, prawda, dla niego i dla niej mogą konkurować i w efekcie widzimy, kto jak oszczędza, albo dla jednej osoby, która oszczędza na przykład na buty i na, nie wiem,
nowe perfumy, albo jeżeli oszczędzam na buty dla siebie, to może też oszczędzę na buty dla niego, albo jeżeli zainwestuję w nową maszynę, to zainwestuję też w nowe miejsce pracy, albo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Świnka, która łączy, świnka, która uczy oszczędzania, świnka, która tak naprawdę pokazuje nam, jak ważny jest balans, równowaga w życiu każdego człowieka, w każdej dziedzinie i sferze naszego życia, ponieważ sztuką jest zachować równowagę, prawda? Tak, świnka łączy dwa odmienne ze sobą światy. Ludzi bardzo często potocznie nazywanych ludźmi z Marsa, czyli projektantów, którzy mówią w zupełnie innym języku i nikt ich na początku u nas w ogóle nie rozumiał, to dzięki pokorze i też uwadze udało nam się znaleźć wspólną płaszczyznę komunikacji na tyle udaną, że możemy wdrażać, realizować konkretne rzeczy. Projektanci, ludzie młodzi, ludzie, którzy są nie znanymi sławami, uznanymi projektantami, to są studenci bardzo często lub zaraz absolwenci po studiach, którzy chcą zrobić coś extra gratis pro bono dla wyższego celu, którzy wiedzą, że dzięki ich zaangażowaniu stworzą możliwość dania pracy. Dania pracy ludziom, którzy gdzieś tam tą pracę albo stracili, albo nigdy wcześniej jej nie mieli i którzy dzięki tej pracy odbudowują siebie od nowa, bądź też zmieniają całą sytuację swojej rodziny, swojego środowiska, którzy nie są już beneficjentami, którzy dzięki temu, że na początku produkują, to za chwilę zakładają własne firmy, w czym im pomagamy, którzy obcują z rzeczami ładnymi, nie robią seryjnych, beznadziejnych, tandetnych rzeczy, które w zasadzie po rozpakowaniu wyrzucamy do kubła, tylko robią rzeczy piękne, w bardzo dobrej cenie i których się nie wstydzą. W zamian za zaangażowanie młodych projektantów jesteśmy zobowiązani, również my jako zespół fundacyjny, do tego, żeby swoją pracę równie dobrze wykonać. Robimy wszystko, stajemy na rzęsach, żeby pokazywać się tam, gdzie pokazać się powinniśmy, gdzie dla nich pokazanie ich projektów będzie wartościowe, przyszłościowe, będzie trampoliną do odniesienia sukcesu w ich karierze zawodowej. Jeździmy na bardzo wiele wystaw, nie tylko pokazując ekspozycje i produkty, ale również organizując warsztaty EduDan, które również łączą ludzi starszych z ludźmi młodszymi, którzy łączą proces poznawczy z procesem wykonawczym, który daje zabawę i który uczy. Robimy to i na ulicach, i w miejscach zamkniętych. Proponujemy firmom, które po raz pierwszy bardzo często menadżerowie, kręcąc świnką ogonki, mogą zrobić to wspólnie z panem, na przykład Kazikiem, który jeszcze 3 dni temu mieszkał w jednym z naszych domów wspólnotowych dla osób bezdomnych. Także to jest ta wartość, to łączenie. Jak widać, udaje się z powodzeniem. Dodatkowo łączymy jeszcze świat biznesu z projektantami w taki bardzo już komercyjny sposób. Proponujemy firmom, żeby zainwestowały w swój własny projekt firmowy, własny produkt firmowy, który mogą kupić, zamówić u projektanta, a trzecią platformą, którą łączymy w tym przedsięwzięciu, jest organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo, które produkuje daną rzecz, dany projekt zrealizowany. Tak, przygotowaliśmy kilka projektów, między innymi jeden dla firmy Orange, gdzie firma zaprosiła jednego z młodych chłopaków, który w pewnym momencie nawet rzucił studia, ale dla kariery muzycznej, potem wrócił na studia z powrotem, został wybrany do realizacji tego przedsięwzięcia i przygotował fantastyczną koncepcję, coś mi uciekło, Kuby, organizera na biurko, który
był inspirowany właśnie architekturą miasteczka siedziby orężowskiej w Warszawie. Notabene za miesiąc odbędzie się konkurs w tym, kto szybciej złoży kubę w kostkę, ponieważ to jest akurat zdjęcie rozłożonego produktu, on składa się w taki cały stabilny, masywny sześcian. Tak, drodzy Państwo, na tym będę kończyć opowiadanie o Well Done, dobre rzeczy. Zachęcam do wspierania naszego przedsięwzięcia. Jeszcze raz podkreślę i powtórzę, robimy wszystko własnymi siłami na kolejne wdrożenia, na ogłaszanie konkursów, na przyznawanie nagród. Musimy pieniądze zarobić, także jeżeli zdecydujecie się kiedykolwiek na zakup prezentu na www.welldone.co, na pewno dostaniecie to, będziecie z tego bardzo zadowoleni. Dziękuję.